To nie był dobry rok dla Konina, przynajmniej jeśli chodzi o statystyki demograficzne. Więcej osób zmarło, zanotowaliśmy w naszych aktach stanu cywilnego 1643 zgony. Oczywiście to jest tendencja spadkowa, bo tych zgonów jest mniej niż w 2022 roku. O 46 osób mniej zmarło. To niewielka pociecha, bo urodzeń w konińskim szpitalu też było mniej i to znacznie. Jeżeli chodzi o urodzenia, to urodziło się 1120 dzieci, więcej płci męskiej 580, natomiast jeżeli chodzi o dziewczynki 540. I tych urodzeń jest również mniej niż w roku 2022 o 132 dzieci. Między innymi z tego powodu liczba mieszkańców Konina znów spadła. W 2023 roku aż o 1250 osób. I po raz pierwszy od wielu lat wynosi mniej niż 67 tysięcy. To jest mniejsza liczba płatników podatków. W takim najświetniejszym okresie Konin miał około 85 tysięcy mieszkańców. W przyszłym roku będzie miał 65 tysięcy mieszkańców, czyli to jest 20 tysięcy osób mniej płacących podatek dochodowy. To jest 20 tysięcy osób mniej, które płacą opłaty za na przykład odprowadzenie wody i ścieków itd., itd. To jest największe zagrożenie, czyli ubytek tej bazy podatkowej. Zdaniem demografów najgorsze jednak jeszcze przed nami. Według prognozy GUS w 2060 roku Polaków ma być już tylko 30 milionów, a Koninian mniej niż 50 tysięcy.